Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagram dla Was aktualizację rzeczy mojej, ponieważ bardzo długo żał taki filmik, prosiliście mnie. Aktualizację rzeczy Sony też Wam nagram, ale w osobnym filmiku, bo teraz dziewczyny mieszkają osobno, Sonia mieszka z moimi rodzicami, Maja mieszka ze mną, dlatego będą osobne filmiki z ich rzeczami. Maja ma bardzo dużo rzeczy, dlatego nie uda mi się pokazać Wam wszystkiego w jednym filmiku, dlatego ten filmik będzie miał kilka części, nie wiem jeszcze dokładnie ile, ale to jeszcze zobaczę. Na początek pokażę Wam kącik Mai, więc tak on wygląda. Tutaj jest jej legowisko. Ma takie legowisko. W legowisku ma kocyk, ale kocyki Wam jeszcze osobno pokażę. Obok legowiska ma taką małą komodę z szufladami i tutaj są jej rzeczy. Jeszcze na górę tam często kładę właśnie kocyki. W drugiej części mojego pokoju w koszyku są zabawki Majeczki. A jej przysmaki i karmy mam tutaj na półce. To są jej wszystkie kocyki. Ten renifer używam tylko w grudniu, w okresie świątecznym. Jeszcze miętowy, różowy w łapki i tu jeszcze beżowy w łapki i jeszcze mam kocyk w białym misie różowy. Teraz pokażę Wam miseczki. Tutaj ma miskę na wodę, a tu są pozostałe miski i jeszcze jedna miska jest na wsi, ponieważ jeszcze nie pokażę Wam rzeczy, które mamy na wsi tam na stałe, ale je Wam pokazywałam w wakacji, więc jeżeli chcecie, to możecie wrócić do tych filmików z wakacji. I tam były też rzeczy, jakie dziewczyny mają właśnie na wsi, czyli tam jakieś legowisko, taki domek, no i też mają miseczkę. Miska na karmę. Tutaj jeszcze mam dla niej dwie ceramiczne miseczki na stojaku i ta jest na karmę, a ta powinna być na wodę, ale na razie na wodę używam tamtej, którą Wam pokazywałam. Dwie składane miseczki, większą i mniejszą, to jest zestaw. I jeszcze składana miska na wodę właśnie na spacery, zawsze ją zabieram. Następnie przejdziemy do akcesorii spacerowych, które mam w tej szufladzie. To są woreczki, wiadomo, żeby sprzątać po piesku. Smycz automatyczna z Flexi. Z tym, że tej smyczy częściej używam tak naprawdę dla Sony, jak biorę ją na spacery właśnie tutaj ode mnie z mieszkania, to właśnie Sony biorę na tej smyczy często, więc to jest ich taka wspólna smycz. A tej smyczy częściej używam dla Majeczki, ona też jest z Flexi. Różnią się tym, że ta ma chyba 5 metrów. A tamta 8. Smycz taśmową. Już Wam pokazuję dokładnie z jakiej firmy. Bailabel chyba. No, to jest firma. I ta smycz naprawdę bardzo dobrze nam się sprawdza. Jeszcze mam smycz taśmową. O, czarną. I ona jest troszkę krótsza od tamtej. Mam jeszcze linkę treningową, której kompletnie już nie używam. Kupiłam ją dawno temu dla Sony, ale no nie używam jej, bo ja teraz spuszczam pieski, więc już z linki nie korzystamy. Jeśli chodzi o smycze, to chyba wszystko. Teraz Wam pokażę szelki i obroże. Szelki z firmy Trixie. Zwykłe szelki i używam ich tylko na przykład na ubranko. Tutaj mam szelki chyba z firmy ActivePad, one są, ale nie jestem pewna. Szelki norweskie z firmy Trixie. Jeszcze mam tutaj szelki norweskie różowe. I one chyba są z firmy Francja Elegancja. O tak. I jeszcze szelki norweskie chyba z Biedronki. Ale wydaje mi się, że najczęściej używamy szelek. O, to chyba najczęściej używam. I teraz Wam pokażę obroże. Jest czerwona. Tu jakaś z Pedigree, ale Maja prawie nigdy nie chodzi w obroże, więc rzadko używam. Tutaj jeszcze obroża z chusteczką. Tu fioletowa. Tego często używamy. Jest to obroża właśnie nie na którą zakładamy smycz, tylko która świeci właśnie w ciemności. Spróbuję ją teraz włączyć. O, w ten sposób na spacery wieczorne bardzo dobrze się nam sprawdza. O, i tutaj macie z jakiej jest firmy, aby ktoś był zainteresowany. I im się ładuje właśnie na kabel USB. Tak więc fajnie, bo nie trzeba do niej jakiejś baterii, czegoś takiego dokupować. I wiem, że tam w szafce pewnie widzicie pełno sierści, ale wiadomo, że z tych rzeczy spacerowych, no to najwięcej jest sierści piesków. To jakaś kolejna obruszka. No i taka różowa zwykła. I jeszcze mam pojemniki na woreczki, których już praktycznie teraz nie używam, bo ja albo biorę woreczki do kieszeni po prostu,
albo no zapinam na smyczce, co wiązuje. O, i kolejny pojemniczek. Jeszcze wam mogę pokazać. Często wreczek właśnie tak zawiązuje na smycz. I jeszcze torebeczkę na przysmaki. O, mam taką i ona jest z firmy Trixie. I ją często używam, ale właśnie częściej używam wiosną, latem, jesienią, jak chodzimy na takie spacery, gdzie coś z nimi ćwiczę. Teraz pokażę wam, co mam w drugiej szufladzie. A tutaj mam różne akcesoria pielęgnacyjne dla Mai. Tak się prezentuje druga szuflada. A jeszcze zapomniałam, jeszcze w tej szufladzie właśnie mam też saszetkę, którą czasami używam na przysmaki, ale nie jest u nas w firmie, jest to tak naprawdę jakiś portfelik, którego ja tak wykorzystuję. I tutaj mam też woreczki. I ja woreczki mam wspólne i dla Sony, i dla Mai, więc u Sony chyba w rzeczach nie wam woreczku pokazywała, bo ja właśnie stąd biorę woreczki. Więc jak widać, tu jeszcze są oprócz rzeczy właśnie pielęgnacyjne, to też jakieś spacerowe, bo zapomniałam, jeszcze tutaj włożyłam bidon, ale ja bidonu praktycznie w ogóle nie używam, bo ja wolę składane miseczki i po prostu wodę biorę w butelce. I jeszcze kliker, więc to jest, są właściwie akcesoria takie szkoleniowe też tu są, ale klikera ja też nie używam. Kiedyś używałam, jak z Sonią ćwiczyłam, potem już przestałam. A tutaj mam bandaż, na wszelki wypadek, raz chyba wykorzystałam, bo ma i coś było w łapkę, ale to pewnie widzieliście na jakimś filmiku. I jeszcze mam tutaj takie pudełeczko, które też chyba kiedyś użyłam na przysmaki. Gdzieś poszłyśmy nad rzekę właśnie na tam jakiś czas, to właśnie też do tego przysmaki wzięłam. Dalej tak, szczoteczka do zębów jeszcze nie używałam, bo jak wiecie, Maja dopiero dostała na święta. Jeszcze nie korzystałam z tych rzeczy, znaczy nie korzystała Maja z tych rzeczy. Pasta do zębów. Szczotka do czesania. Ochronny balsam do łap i jest to wspólna rzecz i Sony i Mai, ponieważ im obu łapki będę smarowała, jak będzie śnieg, jak będzie zimno, piasek, jak będzie właśnie posypywane będą chodniki. A w zeszłym roku używałam i fajnie się sprawdza, dostałam to właśnie w prezencie od pieski małe 3. I dalej mam jeszcze szampony. Szampony też dla dziewczyn używam wspólne, więc to są Mai, wam pokazuję w Mai rzeczach, ale będę też ich używała dla Sony, więc to jest jeden szampon. I jeszcze drugi szampon. Mam dla niej dwa szampony. I jeszcze mam dla niej chusteczki do przecierania oczu i uszu. I damy jeszcze obcinaczkę do pasurków. I książeczkę zdrowia Majeczki. Jeszcze z rzeczy pielęgnacyjnych mam dla niej dwa ręczniki. W ostatniej szufladzie mam różne apaszki i rzeczy ozdobne, więc też wam oczywiście pokażę. Jest tutaj mnóstwo też rzeczy świątecznych. Jakieś, wiecie, czapeczki do zdjęć, apaszki. Coś takiego. Kokarda. Znaczy to jest mucha na szyję oczywiście dla pieska. Różne szaliczki. A i to są oczywiście, pokazuję to w rzeczach Mai, ale tak naprawdę mi to służy tylko do zdjęć, więc ja to też używam dla Sony, ponieważ większość tych rzeczy w ogóle była kupowana, jak miałam tylko Sonię. A potem po prostu też Mai to zakładałam, więc po prostu są te rzeczy u mnie, ale obydwie dziewczyny z tego korzystają do zdjęć. O, tak jak widać, różne kokardki. No tu apaszka, no to czasami się przydaje właśnie jesienią, jak jest troszkę chłodniej, a nie trzeba wkładać jeszcze ubranka. Apaszki też często właśnie używam do zdjęć. No tu też bandanka. Apaszka w jednorożce. Czapeczka, która jest tylko i wyłącznie używana do zdjęć, z AliExpressu ją zamówiłam właśnie pod zdjęcia. O, dalej Mikołajowa czapeczka. Też kokardka. Następne kokardki. Tu też jakieś kokardki na obruszkę zaokładane. Zawieszka do obroży. Ale tylko ozdobna. Tu też było światełko. O, jeszcze świeci. Do obroży, ale ono jest troszkę za ciężkie dla moich piesków. Lepsze było dla większych. Też kokardki do zdjęć. Plecaczek dla pieska. Oczywiście tylko do zdjęć go zamówiłam, bo wiadomo, że moje pieski nie chodzą w plecakach, więc tylko i wyłącznie do zdjęć było mi to potrzebne, ale rzeczywiście ten plecak jest otwierany i jakby ktoś chciał
wiecie, założyć i pieskowi tutaj włożyć coś do plecaczka, ale wydaje mi się, że to nie jest potrzebne, takie rzeczy. A i okularki dla pieska też do zdjęć. I to są po prostu akcesoria ozdobne, głównie do fotografowania. Jeszcze mam dla Mai matę chłodzącą, ale nie wiem, czy ta mata jeszcze będzie chłodziła, jak przyjdzie lato. Ja tę matę już kupiłam kilka lat temu, więc nie wiem, czy będzie jeszcze będzie ważna po prostu i będzie chodziła, bo takie maty chyba, nie wiem, czy do 2 lat są, mają ważność. Ale jak się rzadziej używa, to może jeszcze będzie chodziła, a ja wcale dużo, długo i dla Mai nie używałam, bo moje pieski i tak średnio na niej chciały leżeć. Maja to jeszcze, ale w sumie to tam troszkę tylko na niej leżała. A teraz przejdziemy do zabawek Mai, ale najpierw pokażę Wam te zabawki, które nie są tak normalnie w koszyku, gdzie ona sobie je bierze po prostu i się nimi bawi, tylko zabawki, które trzymam w szafce. A jej po prostu jak je uzupełniam, to dopiero się nimi bawi. No i oczywiście jest to mata wanchowa, z której też korzysta Sonia, bo tak jak mówię, niektóre zabawki i rzeczy są po prostu wspólne, ale są u mnie, dlatego pokazuję ich w rzeczach Mai. Dalej dwie zabawki edukacyjne. I jeszcze tą piłeczkę, którą niedawno Maja dostała. Piłeczka na baterię. I tutaj przyniosłam kosz z zabawkami Majki i pokażę Wam wszystkie jej zabawki. Leniwca dostała właśnie teraz na święta. Następnie pluszak ciastek, dostała go na Mikołaja. Taka kostka stara, pluszowa. Chyba ulubiona zabawka Mai, albo jedna z ulubionych. Różowa wiewiórka. Piłeczka jedna. Piłeczka z nogami. Kosteczka. Kong geniusz. Zwykły Kong Classic. Tu jeszcze zabawka na przysmaki. Czy to jest firma właśnie Gigwi? Nie wiem. W sumie? A nie, to jest coś Billy Bates. Nie wiem dokładnie, jaka to jest firma, ale no tak jak Wam pokazuję. Pluszowy lisek, którego Majeczka naprawdę bardzo lubi. Kiedyś go dostała na urodziny. A Mikołaj teraz go dostała na święta. Piłeczka. Kolejna piłka to na spacery. Bierzemy takie piłki. Dalej piłka w kształcie renifera z zeszłego roku. Pluszowy renifer. Piłka, którą Maja kiedyś sama znalazła gdzieś właśnie na trawie. I taka kostka jeszcze do gryzienia. Kolejna piłka. Bałwanek pluszowy. Krab w formie piłeczki. Jeżyk na przysmaki, jest to stara zabawka Soni i została tutaj u mnie i też Maja z niej korzysta i Sonia. Tutaj piłeczka pingwinek, też dziewczyny bardzo lubią się nią bawić. Pluszowy bałwanek. Taki pączek pluszowy. Kosteczka. Kong w kształcie kości. Też gumowy kurczak. Flaming różowy, kiedyś z wymianki go dostałam. I tutaj wielki wąż z firmy Kong. Naprawdę świetnie się on sprawdza, a Maja go jak widać bardzo lubi. Już się nim tam bawi. Mikołaj z firmy Trixie, którego teraz dostała na święta. Renifer, którego też bardzo lubi. Piłeczka. Takie pluszowe mięso. Halloweenowa zabaweczka, dostała ją chyba na Halloween albo na Dzień Zwierząt, chyba, a tam taki w kształcie nietoperzy. Dalej pluszowy pingwin, piłka, a tu też pluszowa zabawka, znaczy pluszowa, ale bez wypełnienia. No i też taki wąż na przysmaki. Jeszcze mam dla Mai transporter, ogólnie dla Soni też, ale to jest jeden transporter, ale nigdy go nie użyłyśmy i wywiozłam go na wieś, dlatego Wam nie mam jak go pokazać. Jest taki różowo-czarny, może kiedyś na filmiku go Wam pokazywałam. Pewnie na pewno Wam go pokazywałam, ale nie mam go teraz w domu, więc Wam w tym momencie nie mogę go pokazać. To jest już wszystko w tym filmiku z aktualizacją rzeczy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie wielkie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.